cięższy od dzisiejszego. I dzisiaj widać, że wszyscy byli zmęczeni, ale też nikt nie chciał narzucać takiego tempa. Ja też nie miałem na tyle tak drużyny, żeby po prostu mogła zrobić to szarpane tempo. Ja próbowałem pod Richardów, szarpnąłem mocniej. No to został mi Zagirę i jeden ze Skaja na kole, ale widać, że ta współpraca nie chciała iść dalej. Podzieliło się to i właśnie w tym momencie dokładnie szczelił lider wyścigu. Lotno Wisma, dobrze mówię, tak? No i później szarpane tempo, ale bardzo dobry wyścig, bardzo dobre przypalenie przed Vueltą, chociaż żałuję, że nie było jeszcze jednego Gliczarowa. Dlaczego? Czułeś, że dzisiaj się czułeś? Znaczy, dzisiaj się już lepiej czułem, ale na końcu nie były to na tyle podjazdy wymagające, żeby można było zrobić tą przewagę, bo jeżeli można wiedzieć, ile nas przyjechało na metę, prawie 20 osób przyjechało na metę. Wczoraj naprawdę to było szarpane i mało nas przyjechało, pojedynczo prawie wjeżdżaliśmy. To nie chwila na odpoczynek, czy ty pakujesz walizkę, pakujesz rodzinę, jedzie do Limii? Dwa dni trochę odpoczynku, dwa dni tak naprawdę, no i w poniedziałek już wylatuję do Livigno, do poniedziałku, wtorek w domu, środa wylot na Vueltę. Mówiłeś wczoraj, że w takim wyścigu Tour de Pologne 8-9 miejsce Cię nie interesuje, grasz o wszystko, trafiłeś na Vueltę i to Cię tam interesuje? Znaczy, ja powiem szczerze, no jedziemy minimum, założenia są minimum pierwsza piątka, ja chciałbym skończyć to pierwszą piątkę. Fajnie, jakbym skończył wysoko w Vueltę. Dwa wielkie tury by były zaliczone. No prawie te wszystkie wyścigi, co startuję, no to z siódemki, no teraz dziewiąty, no nie wyleciałem, ale może o jeden etapowy. Łatwo się dogaduje się z Dawidem? Nie, ja z Dawidem właśnie nie mam nigdy problemu. Chociaż czasami się mnie pytał o radę. Dzisiaj mu radio nie działało, ale podjeżdżał, pytał się. Także ja mam naprawdę z nim bardzo dobry kontakt. Fajny chłopak, dogadany. Cieszę się, że nawet że skończył przede mną. Chociaż mogliśmy skończyć trochę wyżej, nie udało się. Ten wyścig się kończy na sekundy tak naprawdę i ja nie mam na tyle sprintu, żebym mógł te 2-3 sekundy zbierać. No ciężko jest. Wsparcie kibiców tutaj chyba czułeś. Tutaj Paweł był opowiadał, że to robiło wrażenie. Nie, no naprawdę. Ja dziękuję wszystkim kibicom na trasie, nawet na Podliczarowym, jak tyle ludzi stało. Teraz się chciało szarpnąć pod tą górę. Nawet nie patrzyłem na licznik czy na coś, tylko żeby po prostu zrobić tą atmosferę, żeby to jednak zrobić ten wyścig trochę cięższy dla tych kibiców, żeby to fajnie wyglądało. I fajnie, dzisiaj się cieszę z jednego, że się lepiej czułem. Dobra.